Odczyt będzie o alkoholizmie. Zobaczycie na przykładzie, że można się poprawić. Zerwać nawet z nałogiem. Są u nas ludzie, którzy potrafili odnaleźć prawdziwą drogę. Chodźcie no tutaj, wyderko. Nie, nie, no proszę, nie możesz tego robić, no idź, no idź, no nie bój się, no, ale boisz się. Powiedzcie coś, wydarku, proszę. No mów. Boję się, rzadzie kukamy, co ja mam gadać, ja nic nie wiem, no co ode mnie chcesz? Powiedz, że alkohol jest bardzo niedobry, że zerwałeś, że nigdy więcej w życiu. No to co dziś rano na posterunku obiecałeś coś dla mnie zrobić? To może ja już lepiej pójdę siedzieć. Nie, nie, ale... No. Dobrze, ale co ja mam mówić? Jak ja mam zacząć? No zwyczajnie, po chłopsku. Tak. Alkohol. Tak. Alkohol to zguba ludzkości. Widocznie wyderko krępuje się mojej obecności, co zrozumiałe. To może ja lepiej pójdę. Zgadaj się, przecież miał być odczyt. Alkohol to zguba. Ale daj się No to co? Że mówiłem. Nie podoba się? Co? Będę chciał, to jeszcze raz powiem. 100 razy będę gadał. Jak wam teraz wygarnę, to zobaczycie. Chlacie różne świństwa. Karbik do bimbru wrzucacie. Zaj zajer dolewacie. Świństwo takie, że gębę wykrzywia. Pieniądze tylko w błoto wrzucacie. I zdrowie marnujecie. Wstyd dla osady, jak Boga kocha. Ludzie, ludzie, co wy robicie? Przecież można uczciwie. Po chrześcijańsku. I słusznie mówicie, wyderko. Słusznie. Słusznie, tak, tak. A przecież... Przecież można inaczej. Wystarczy wziąć 2 kilo cukru, 1 kilogram gruszek pergamutek, zalać to wszystko 5 litrami wody. Przygotowanej czy zwykłej? O, przygotowanej naturalnie. A nie śmierdzi to przypadkiem? Ani trochę. W domu trzymałem. Nie ma mowy, żeby kto wykrył. Brawo!